Cześć. Zapraszam Was dzisiaj do filmu o wywróconych na drugą stronę miedzianych naczyniach. Jak to jest możliwe? Dowiecie się w tym odcinku. Jak wyglądają miedziane naczynia, każdy z nas oczywiście wie. Mamy gruby, potężny pas miedzi, a w środku znajduje się stal szlachetna, żeby nasze potrawy nie miały kontaktu z miedzią. I faktycznie wtedy mówimy o naczyniach miedzianych, no ale żeby być już bardzo, bardzo konkretnym i precyzyjnym, o miedziano-stalowych. I to jest okej. A ja dzisiaj mam coś, co Was zupełnie, zupełnie zaskoczy. Mam naczynia stalowo-miedziane. To są naczynia belgijskiej marki Falk. W naszym pierwszym filmie o miedzianych naczyniach belgijskiej marki Falk już mówiłem o tym, jak są tworzone. Są tworzone ręcznie i to jest akurat coś zjawiskowego. Również seria Coopercore tej belgijskiej marki też właśnie powstaje w ręcznym procesie produkcji. W firmie, w sumie można powiedzieć, rodzinnej małej manufakturze, w której kilku raptem pracowników bawi się miedzią, tworząc z niej prawdziwe arcydzieła sztuki kulinarnej. Bo musicie wiedzieć, że naczynia Falk, właśnie te miedziane i te z miedzią w środku, no uznawane są na rynku nawet profesjonalnego gotowania za naczynia klasy super premium. Belgijska marka Falk już od trzech pokoleń tworzy ręcznie właśnie luksusowe miedziane naczynia. Ale w tych miedzianych naczyniach niestety kryje się jeden mankament. Mianowicie wszystkie linie miedzianych naczyń, które obecnie oferuje belgijski producent, dotychczas były dostępne, dotychczas można było ich używać tylko i wyłącznie na kuchenkach starszego typu, czyli na kuchniach gazowych, elektrycznych, witroceramicznych, ewentualnie jeśli mieliście lub będziecie mieć jakiś stalowy dysk, który możecie położyć na kuchnię indukcyjną, takie naczynia wtedy mogłyby działać. Ale marce Falk zależało na tym, aby przygotować również kolekcję naczyń dostosowaną właśnie do indukcji. Oczywiście te naczynia, które tutaj Wam dzisiaj prezentuję z linii Coopercore, pracują na każdym innym typie kuchenek. Ale tutaj, to co dzisiaj widzicie, to jest efekt naprawdę bardzo, bardzo wielu lat pracy. Kilkanaście lat pracy, modyfikacje różnych technologii, konstrukcji, aż marka Falk doszła właśnie do tego, co Wam dzisiaj pokazuję, czyli dwa typy stali, a w środku zamknięty potężny, gruby pas czystej miedzi. Naczynia Coopercore belgijskiej marki Falk, jak wspomniałem, to fenomen mierzony nawet umiejętnościami, talentami i wymaganiami zawodowych kucharzy. I faktycznie trudno się z tym nie zgodzić. Popatrzcie, trzymam w dłoni niewielką, bo jedną z najmniejszych średnic patelni, tak zwanej szefa kuchni. To jest naczynie, które waży lekko ponad 2 kg. To jest niesamowite. Dlaczego tyle waży? Dlaczego to jest takie ciężkie? W środku, jak wspomniałem, mamy 2,5 mm czystej miedzi. Tutaj w sumie, jeżeli popatrzymy na całość naczynia z tej właśnie linii, miedź stanowi 75% całości. Jest to, tak jak wspomniałem, ten gruby, potężny, genialnie przenoszący ciepło rdzeń. Dlaczego to takie ważne? Korzystając z tego typu naczyń, możecie nawet po 30-40 minutach od wyłączenia kuchenki pod takim naczyniem serwować z takich naczyń gorące dania. To jest nieprawdopodobne. Ten gruby, potężny pas miedzi, czyli właśnie te 75% całej masy, całej struktury naczyń Coopercore, trzyma właśnie to ciepło tak genialnie długi czas. Jest jeszcze coś specyficznego. Ta miedź, czysta miedź tutaj w środku, w tych naczyniach, pozwala Wam oszczędzać ogromne, ogromne ilości energii w trakcie gotowania, smażenia czy duszenia. I jeżeli pomyśleć, że są to naczynia na całe życie, dla kilku pokoleń nawet, no to policzcie sobie, ile tej oszczędności na energii w przyrządzaniu potraw będziecie mieli. Ale to jeszcze nie koniec. W środku naczyń, garnków, patelni, rondli i wszystkich innych typów oczywiście tych naczyń z linii Coopercore belgijskiej marki Falk mamy przepiękną, gładziusieńką, dosłownie w dotyku jak aksamit, stal austenistyczną. Ja nie będę wszystkim tłumaczył, co to takiego, jak macie ochotę, znajdziecie te wszystkie informacje w internecie. Niemniej, co trzeba by było o tej stali austenistycznej wiedzieć? Jest to stal, no, można powiedzieć taka
w stopniu wyższym od klasycznej stali nierdzewnej. Jest to stal pozbawiona chemikaliów, jest to stal niezwykle higieniczna, jest to stal niezwykle odporna na przegrzanie, na zniszczenie i jest to stal, którą wykorzystuje się w bardzo, bardzo wielu przemysłach, nie tylko w takim przemyśle gastronomicznym, nie tylko w inżynierii kuchennej. Stali austenistycznej w naczyniach Cooper Core Falk mamy 10%, czyli 75%. Rdzeń z czystej miedzi 10%, kolejny tutaj element, czyli właśnie stal austenistyczna. Z kolei na zewnątrz tych przepięknych, fascynujących, ręcznie tworzonych naczyń stalowo-miedzianych mamy stal ferytyczną. To stal, której główną cechą jest doskonałe przewodnictwo prądu. To jest stal magnetyczna, doskonale właśnie współpracująca z wszelkiego typu indukcjami. Oczywiście jest to stal nierdzewna, stal mocna, sztywna, którą doskonale właśnie wykorzystuje się w technologiach tworzenia luksusowych naczyń. Ale ta stal ferytyczna, dopełniając nam całości, jest 15% dodatkiem do tego kultowego, nieprawdopodobnie mocnego korpusu tych właśnie naczyń. Wystarczy, że do takiego naczynia nalejecie gorącej wody. Zgadnijcie, po ilu sekundach nie będziecie w stanie dotknąć zewnętrznej ścianki. Myśleliście pewnie o 30-40 sekundach, może nawet dłuższym czasie. Pomyliliście się. Wystarczy 10 sekund, żeby naczynia Cooper Core nagrzały się do tego stopnia, że nie będziecie w stanie chwycić naczynia gołą ręką. To jest nieprawdopodobne. Falk korzysta do dzisiaj z maszyn, które mają naprawdę kawał historii za sobą. Mają w firmie maszyny z końca XVII i początku XVIII wieku. Są to specjalne maszyny, które pozwalają łączyć różne typy stali właśnie z czystą miedzią. I wyobraźcie sobie, że marka Falk wypracowała swoją metodę łączenia metali, które na pozór i z reguły w normalnym środowisku nie lubią się jakoś tak specjalnie ze sobą łączyć. Mianowicie marka Falk opracowała, firma rodzinna, trzeba o tym pamiętać, opracowała specjalną technologię bimetal. Jest to łączenie miedzi i stali pod ogromnym naciskiem 850 ton na centymetr kwadratowy. Przez te nieprawdopodobne masy, nacisk, przez ten gigantyczny ścisk tych dwóch metali, te dwie warstwy tworzą niezwykle trwałą, potężną konstrukcję. Ich elementy, ich atomy stali i miedzi splatają się ze sobą do tego stopnia, że łączą się już na stałe. Na pewno wielu z Was zapyta, co można przygotować w naczyniach stalowo-miedzianych belgijskiej marki Falk. Otóż prawie wszystko. Mówię prawie, bo są pewne typy potraw czy typy produktów, które po prostu ciężko się na przykład smaży. Nie wiem, myślę tutaj o serze feta czy tofu. Ale jeżeli byście naprawdę popatrzyli na przepisy różnych kuchni świata, naczynia miedziano, stalowe, stalowo-miedziane, jak to woli w tym wypadku, naczynia Cooper Core belgijskiej marki Falk, wykorzystacie do 99% potraw, które możecie wymyślić albo znaleźć ich przepisy, czy to w sieci, czy w różnych książkach kucharskich. Stąd naprawdę to jest niesamowite. Możecie w tym gotować, możecie dusić, możecie w takich naczyniach smażyć, podsmażać, piec, zapiekać potrawy. Oczywiście z racji faktu, że te naczynia naprawdę wyglądają rasowo, możecie w nich fantastycznie też serwować nawet na bardzo, bardzo eleganckich przyjęciach czy bankietach. Naczynia Cooper Core, czyli stalowo-miedziane garnki, rondle i patelnie mogą trafić oczywiście do każdego piekarnika. Tutaj musicie pamiętać tylko o dwóch kwestiach. Z racji faktu, że mamy tutaj na zewnątrz i w środku stal, nie ma sensu, oczywiście z racji też faktu, że mamy w środku miedź, nie musicie używać bardzo wysokich temperatur w piekarniku. Jeżeli chcielibyście coś naprawdę doskonale piec, maksymalne temperatury w okolicy 200 stopni Celsjusza zupełnie wystarczą, bo jeśli założyć, że mamy tutaj właśnie taki potężny pas miedzi, 75% miedzi tutaj w tych naczyniach jest, możecie być pewni, że po dosłownie 15-20 minutach wszystkie naczynia Falk Cooper Core tej niezwykłej belgijskiej rodzinnej firmy
będą grzały, będą piekły potrawy tak doskonale, jak robiłoby to na przykład żeliwo, stal, jakieś ekologiczne aluminium pracujące w piekarniku co najmniej już od 40 minut. Stąd tutaj czas przyrządzania potraw w tego typu naczyniach jest wiele krótszy i tak jak wspomniałem, wymaga oczywiście mniejszego zużycia energii, a tym samym te temperatury nie muszą być tak wysokie. Te naczynia nagrzewają się nieprawdopodobnie szybko. Po pierwsze, na co musicie uważać? Na pewno nie ma sensu nastawiać palników i mocy, różnych funkcji palników typu boost, booster. To tutaj odpada. W tego typu naczyniach dosłownie moc 4-5 na kuchence, która ma powiedzmy sobie podziałkę do 12 czy 15, no może okazać się już temperaturą wystarczającą do tego, aby w nich świetnie duszyć, smażyć i przyrządzać różne doskonałe dania. Więc tak jak wspomniałem, na pewno warto pomyśleć o tym, aby nie nagrzewać na maksa tych pięknych naczyń. Możecie po prostu nie zdążyć. Wyobraźcie sobie, w normalnych patelniach żeliwnych, stalowych możecie na przykład nastawić patelnię na płytę indukcyjną, nastawić pod nią jakąś, powiedzmy sobie, moc 3-4 w podziałce. Tutaj na przykład, właśnie tak jak powiedziałem, mając tam do 14-15 poziomów mocy. I na przykład macie czas na to, żeby ta patelnia się nagrzała. Macie czas w tym czasie, w tym momencie możecie pokroić sobie na przykład mięso, które chcielibyście obsmażyć na takiej patelni. W przypadku patelni z miedzią albo tych patelni miedziano-stalowych, czy w ogóle naczyń, tak jak tutaj właśnie mówię też o tych naczyniach Falk, nie będziecie na to mieli czasu. Stąd tutaj troszeczkę trzeba zmienić kwestię gotowania czy smażenia. Najpierw przygotujcie sobie produkty, które chcecie mieć już pokrojone, które chcecie mieć do włożenia do garnka, do patelni, do ronderka, a dopiero potem włączajcie pod tymi naczyniami płytę indukcyjną. Bo tak jak wspomniałem, u nas w testach te naczynia nagrzewają się po 30-40 sekundach do temperatury około 200 stopni Celsjusza. Mówiąc o fascynujących, naprawdę pięknie zrobionych, ręcznie tworzonych naczyniach Cooper Core belgijskiej marki Falk, trzeba jeszcze powiedzieć o tym, co istotne. Świetnie stworzone, doskonale przylegające do naczyń pokrywki. Nie są oczywiście tak ciężkie jak w poprzedniej linii, którą pokazywaliśmy w filmie, czyli w naczyniach Falk z linii Classic, no bo oczywiście tutaj mamy stal szlachetną i uchwyt ze stali szlachetnej. Tam była miedź plus uchwyt z żeliwa, więc wiadomo, że tamte pokryweczki były cięższe. Niemniej one naprawdę tutaj bardzo fajnie na tych naczyniach osiadają. Pozwalają nam gotować w bardzo niewielkiej ilości wody, czy wręcz minimalnej ilości wody, a to jest niezwykle ważne dla zdrowego gotowania. Jeszcze dwie kwestie odnośnie takiego praktycznego używania i dbania o naczynia Cooper Core belgijskiej marki Falk. Po pierwsze, tego typu naczynia nie są przeznaczone do trzymania w nich potraw w lodówce. Nawet jeżeli byście chcieli już gotowe danie przełożyć na tego typu patelnię czy do takiego garnka, ono nie może trafić do lodówki, nawet gdybyście chcieli tam w tej lodówce tylko tą potrawę schłodzić. To nie są tego typu naczynia, nie wolno stawiać naczyń z miedzią do lodówki, więc o tym musicie pamiętać. Druga bardzo ważna kwestia. Tak luksusowych naczyń nigdy pod żadnym pozorem nie możecie wstawiać do zmywarki. Myje się to tylko ręcznie, ale jak wspomniałem, z racji tej przegenialnie gładkiej, wspaniałej, pięknej stali austenistycznej, myje się to szybciuteńko. Jeżeli nawet Wam coś się przypali, my będziemy pokazywali takie praktyczne filmy, jak wygląda mycie, czyszczenie tego typu naczyń, to tutaj w tego typu naczyniach robi się coś bardzo specyficznego. Normalnie, kiedy w naczyniach stalowych, żeliwnych coś nam przywrze, wystarczy do tych naczyń nalać nieco wody, troszkę płynu do naczyń odstawić gdzieś na 15-20 minut i wtedy wszystko ładnie się myje. Tutaj, żeby nie szorować tych naczyń, żeby nie niszczyć sobie tej pięknej, satynowej, takiej delikatnej w dotyku stali austenistycznej, robi się coś innego. Dodaje się troszkę wody do naczynia czy do patelni, wkrapla się tam jedną, dwie krople na przykład jakiegoś zwykłego płynu do naczyń i nastawia się taką patelnię czy garnek na kuchenkę, żeby ta woda z tym płynem się zagotowała, zagrzała. I w tym momencie garnek niemalże się, czy patelnia, czyszczą się same. Rodzinna firma została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego Belgii. To jest niesamowite. Te naczynia produkowane są tam tylko i wyłącznie w jednej maleńkiej rodzinnej firmie. Ta produkcja nigdy nie wyruszy poza Belgię. Jest to produkt, no, można powiedzieć, narodowy.
belgijski. To jest coś niesamowitego. Zwróćcie uwagę, że my mówimy tutaj o naczyniach, patelniach, garnkach, które są tworzone ręcznie, więc to, co robi marka Falk, no jest takim naprawdę szczytem rzemiosła. To jest coś niesamowitego w świecie, gdzie masowo produkuje się naczynia w tysiącach czy w setkach tysięcy nawet sztuk. Tutaj ta firma wypuszcza na rynek naprawdę stosunkowo nieduże ilości swoich luksusowych naczyń. One trafiają do najlepszych kuchni, do najlepszych restauracji świata, do ludzi, do kucharzy zawodowych, którzy są nawet uhonorowani, przepraszam, michelinowskimi gwiazdkami. Trafiają do kuchni ludzi, którzy są maksymalistami, hedonistami. Dzisiejszy film o naczyniach Cooper Core belgijskiej marki Falk był oczywiście odcinkiem znowu teoretycznym. Chciałem Wam przybliżyć tą markę, pokazać tą serię, dokładnie o niej opowiedzieć. W tych naczyniach również będziemy gotować, dusić, piec, zapiekać różnego typu potrawy, ale od czegoś trzeba wyjść, a założenie jest takie, że żebyście nie musieli bać się tych technologii, musimy coś o nich powiedzieć. Więc nie martwcie się, gotowanie takie naprawdę fajne, smażenie, pieczenie, duszenie też będziemy tutaj w tych naczyniach pokazywać. Ja Was już dzisiaj żegnam. Zapraszam do oglądania naszych filmów, do subskrybowania kanału na YouTube i do zobaczenia w kolejnym odcinku.